Dzień dobry. Tematem tym zaczynamy sobie piąty rozdział dla klasy ósmej i są to początki opozycji demokratycznej w Polsce. Oglądamy. Na lekcji poprzedniej mówiliśmy sobie o Gierku i o tym, że pierwsza połowa lat 70. to były w sumie sukcesy gospodarcze. Czyli pojawiły się rzeczywiście nowe inwestycje, ale później okazały się one błędne. Wykupiliśmy licencję na produkty, na sprzęt, na powiedzmy elektronikę z zachodu i mieliśmy ją sprzedawać, ale okazało się, że ona jest już przestarzała i nikt tego od nas nie chciał kupić. Więc rozpoczął się kryzys. W roku 76 ceny zostały podniesione cukru na przykład o 100%, mięsa prawie 70% i zostało to ogłoszone w telewizji publicznie 24 czerwca 1976 roku. I już następnego dnia rozpoczęły się protesty, strajki w wielu różnych przedsiębiorstwach. Największe odbyły się w Radomiu, w Ursusie oraz w Płocku i to są wydarzenia czerwcowe roku 76. Generalnie rozpoczęło się od tych podwyżek. Nie chciano z robotnikami rozmawiać, więc ci podpalili w Radomiu chociażby budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR-u. To mocno rozsierdziło, powiedzmy, że rządzących, więc Gierek użył do pacyfikowania ludzi Milicji Obywatelskiej oraz ZOMO, czyli zmotoryzowanych odwodów Milicji Obywatelskiej. Jak się okazuje, doszło do pacyfikacji mimo wszystko, ale Gierek chełpił się tym, że w odróżnieniu od Gromułki to on nie wysyła tam wojska, tylko wysyła oddziały, które nie będą strzelać do ludzi. Ale były ścieżki zdrowia, czyli przez szpaler, powiedzmy, że milicjantów, zomowców, przepuszczano człowieka, który był pałowany z każdej strony. I to miało mu wybić z głowy jakiekolwiek buntowanie się przeciwko władzy. Jednak te strajki zrobiły swoje. Władze na początku odwołały podwyżki cen, ale niestety zastosowano bardzo daleko idące represje wobec tych, którzy byli uczestnikami tych zajść. Na przykład ludzi aresztowanych, kiedy wypuszczano z więzienia, okazywało się, że już stracili pracę. Mieli tak zwany wilczy bilet, czyli nie mogli podjąć pracy w innym miejscu, bo była taka specjalna opinia, która mówiła, że jest on nieposłuszny wobec komunistów. Te wydarzenia doprowadziły też do tego, że powstanie KOR, czyli Komitet Obrony Robotników. To będzie właśnie ta tematyczna opozycja demokratyczna, opozycja antykomunistyczna. Członkowie KOR-u prowadzili działalność w sumie to jawną, pomimo tego, że byli zastraszani przez władzę. Wśród członków KOR-u możemy wymienić na przykład Zbigniewa Romaszewskiego, Jacka Kuronia, Jana Lityńskiego, czy na przykład współcześnie znanego, myślę, że szerszemu gronu, chociażby Antoniego Macierewicza. Celem KOR-u było udzielanie pomocy materialnej ludziom, którzy na przykład byli prześladowani przez władze komunistyczne, byli więzieni, dostali wilczy bilet i starano się im pomagać poprzez na przykład zbiórki, czy pomoc, realną pomoc rodzinom, gdzie ci ludzie byli po prostu nie wiem, albo wyrzuceni z pracy, albo jeszcze byli aresztowani. Natomiast można powiedzieć, że robiono wszystko, żeby tylko pokazywać swoje działanie. I na przykład wydano taki dwutygodnik, biuletyn właściwie informacyjny KOR-u, tak zwany Robotnik. To będzie istotne, ponieważ tam będą mówili o tym, że łamane są prawa obywatelskie przez władze komunistyczne, gdzie są prowadzone głodówki jako strajki, które mają w jakiś sposób wywrzeć presję na władzy. Informowano o wszystkim, co się wtedy działo. Jednak to nie zmieniło zbyt wiele, ponieważ w roku 77 doszło do zabójstwa studenta Stanisława Pyjasa. To doprowadziło, który zresztą współpracował z KOR-em i prawdopodobnie dlatego został on zakatowany. Jak się okazuje, po jego śmierci pojawiły się protesty. Znowu pojawiły się aresztowania na protestujących. To doprowadziło do tego, że KOR będzie się rozszerzać i będą powstawać również inne antykomunistyczne, opozycyjne, powiedzmy, że organizacje, frakcje, czy wreszcie partia. Zacznijmy sobie od tego, że KOR zmienił swoją nazwę na Komitet Samoobrony Społecznej KOR, który był założony w 1977 roku i tu będziemy mieli małżeństwo Zbigniewa i Zofii Romaszewskiej, którzy będą stali na czele tego KOR-u nowego. Później będziemy mieli ROPCIO, czyli Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela i tu będziemy mieli dwóch panów, Andrzeja Czumę oraz Leszka Moczulskiego. Pojawią się poza Warszawą również tzw. Wolne Związki Zawodowe, czyli WZZ. W Katowicach przewodniczącym będzie Kazimierz Świtoń, a na przykład na Wybrzeżu, bo tam będziemy się udawali na lekcję następną, będziemy mieli takie nazwiska jak Andrzej Gwiazda, jak na przykład Krzysztof Wyszkowski, Bogdan Borusewicz, Anna Walentynowicz, czy Antoni Sokołowski, czy nawet Lech Wałęsa, który jakby swoje kroki też w WZZ-cie pierwsze musiał stawić. Będzie też, jak już wspomniałem wcześniej, pierwsza opozycyjna partia przeciwko komunistom i to będzie to pierwsza w
całym bloku komunistycznym. To będzie Konfederacja Polski Niepodległej, która będzie funkcjonować od 1979 roku i jej liderem będzie Leszek Moczulski, czyli ten gość, który był na czele Ropcio. Także sytuacja zmuszała jakby Polaków do pewnego działania. I na przykład pojawiały się chociażby konkurencyjne dla komunistycznych środowisk akademickich. Na przykład pojawił się Uniwersytet Latający, o którym mówiliśmy przy okazji końcówki XIX wieku, że tam na przykład Maria Skłodowska uczyła się i to były kursy dla kobiet. Pojawią się niezależne wydawnictwa, które będą puszczały właściwie do tej pory nielegalne dzieła, chociażby Miłosza czy Gombrowicza, ale też i będą drukowane publikacje, które będą mówiły o zbrodni katyńskiej, o gułagach i tak dalej. I tym będzie zajmować się niezależna oficyna wydawnicza Nowa. Tak to się będzie ładnie nazywało. Jak się okazuje, starano się w jakiś sposób wywierać presję na działaniach, które będą miały bardzo daleko idące skutki w późniejszym okresie czasu. Na przykład będzie znowu duży nacisk na tworzenie tajnych współpracowników, czyli tajnych informatorów, którzy będą mówili o tym, co dzieje się w określonych zakładach pracy chociażby i za to będzie na przykład w jakiś sposób nagradzany. A ci, którzy byli w korze, ich rodziny, ich znajomi i tak dalej, będą nękani przez władzę, będą to areszty, będą to szantaże, będą to głuche telefony, będą to podsłuchy na telefonach, będzie wiele różnych rzeczy, które będą wpływały na to, żeby KOR zaprzestał swojej działalności. No ale to się akurat nie udało. Tym bardziej, że w roku 1978 nastąpił bardzo istotny przełom dla Polaków, ponieważ Polak został wybrany papieżem, czyli Karol Wojtyła został papieżem, który przyjął imiona Jana Pawła II. Dla Polaków było to niezwykle istotne. Gierek obok tego nie mógł przejść, powiedzmy, że niezainteresowany, obok. Dlatego też wysłał oficjalny list gratulacyjny, wysłał delegację komunistyczną do Watykanu na rozpoczętą inaugurację pontyfikatu Jana Pawła II. Następnie w 1979 roku pojawiła się pierwsza pielgrzymka do Polski papieża i to też było punktem bardzo istotnym. Breżniew w ogóle na początku się temu sprzeciwiał, ale Gierek powiedział, że spoko, spoko, Leoś, będzie wszystko ok. No ale nie było, ponieważ nic się złego nie działo, że była jasność w 1979 roku. Natomiast 8 dni, które skupiły na pielgrzymce Polaków wokół papieża w liczbie prawie 6 milionów ludzi, no dały do zrozumienia, że społeczeństwo to jest naprawdę ogromna siła, która może w przyszłości pokazać swoje niezadowolenie i zawalczyć o swoje. To będzie ten punkt zwrotny. A wy, jadąc przez ulicę, pewnie widzieliście nie jeden raz na billboardach zapis: niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To są słowa Jana Pawła II, które były na tych billboardach przytoczone przez jakąś tam fundację. Ale generalnie, jak się okazuje, przed odbiornikami telewizorów również gromadziły się ogromne liczby osób, które nie mogąc przyjechać na spotkanie z papieżem, obserwowały to w sumie to na żywo w telewizji. I to też pokazywała Telewizja Polska, która no, kadrowała bardzo mocno tak, żeby ludzie nie widzieli, jak wielu tych, powiedzmy, że Polaków przybywało na takie msze. Więc to było punktem zwrotnym, bo w roku 80 będzie się działo. I o tym będziemy sobie mówili na lekcji następnej. Na tą chwilę to jest wszystko. Dziękuję i do widzenia.